Witam państwa bardzo serdecznie przy mikrofonie Rafał Olszak, czyli Psycholog Online z OcalSiebie.pl. W tym materiale chciałbym zwrócić waszą uwagę na audiobooka, którego ostatnio opracowałem. Jest on poświęcony temu, jak budować samoocenę dziecka. Jest to poradnik dla rodziców. To tyle tytułem wstępu, a teraz przedstawię wam pewien fragment, który związany jest z błędami wychowawczymi. Które mogą nadwątlać samoocenę dziecka, mogą utrudniać prawidłowy rozwój samooceny. Błędy wypsujące samoocenę dziecka. Budowanie zdrowej samooceny u młodego człowieka sprzyja jego prawidłowemu rozwojowi emocjonalnemu i psychicznemu. Niestety, niektóre błędy wychowawcze popełniane przez rodziców mogą mieć destrukcyjny wpływ na poczucie własnej wartości dziecka. Oto najpoważniejsze z nich. Błąd pierwszy. Nieustanne krytykowanie dziecka za jego zachowanie, wygląd czy osiągnięcia może prowadzić do przekonania, że nigdy nie jest wystarczająco dobre. Brak uznania dla jego starań i sukcesów sprawia, że dziecko traci wiarę we własne możliwości i zaczyna postrzegać siebie w negatywnym świetle. Błąd drugi. Częste porównywanie dziecka z rodzeństwem, rówieśnikami, czy nawet z samymi sobą w jego wieku może być destrukcyjne. Dziecko może czuć, że nie spełnia oczekiwań rodziców i że jest gorsze od innych, co obniża jego samoocenę i może prowadzić do zazdrości czy rywalizacji. Błąd trzeci stawianie dziecku nierealistycznie wysokich oczekiwań i wywieranie presji na osiąganie doskonałości w nauce, sporcie czy innych dziedzinach może powodować stres i lęk przed porażką. Dziecko może czuć, że jego wartość zależy wyłącznie od wyników, co utrudnia rozwijanie zdrowej samooceny. Błąd czwarty. Emocjonalna niedostępność rodziców, brak czułości, wsparcia i zainteresowania życiem dziecka może prowadzić do poczucia odrzucenia i osamotnienia. Dziecko potrzebuje wiedzieć, że jest kochane i akceptowane. Pragnie to usłyszeć, gdy jest wyrażane słowami i chce tego doświadczyć. Kiedy wyrażane jest gestem. Błąd piąty. Rodzice, którzy nie pozwalają dziecku na samodzielność, podejmowanie decyzji czy popełnianie błędów, mogą hamować jego rozwój i niezależność. Nadmierna kontrola sugeruje brak zaufania do dziecka, co podkopuje jego pewność siebie i wiarę we własne możliwości. Błąd 6. Bagatelizowanie lub ignorowanie emocji i potrzeb dziecka, takie jak smutek, złość czy lęk, może prowadzić do wrażenia, że jego uczucia nie są ważne. Dziecko może zacząć tłumić swoje emocje i czuć się niezrozumiane, co negatywnie wpływa na jego samoocenę. Błąd siódmy. Fizyczne lub emocjonalne kary, takie jak bicie, krzyki czy upokarzanie, są wyjątkowo szkodliwe. Takie metody wychowawcze mogą prowadzić do traumy, lęku i poczucia bezwartościowości, niszcząc samoocenę i poczucie bezpieczeństwa dziecka. Błąd ósmy: Niekonsekwentne zachowanie rodziców, zmienne oczekiwania i nieprzewidywalne reakcje mogą powodować u dziecka dezorientację i niepewność. Dziecko nie wie, czego się spodziewać, co prowadzi do lęku i obniża jego pewność siebie. Błąd dziewiąty. Okazywanie większej uwagi, miłości czy uznania jednemu dziecku kosztem innych prowadzi do poczucia niesprawiedliwości i zazdrości. Dziecko, które czuje się mniej kochane, może mieć niską samoocenę. Błąd 10. Traktowanie dziecka z góry, lekceważenie jego opinii, wyśmiewanie czy upokarzanie w obecności innych podważa jego wartość. Dziecko uczy się, że jego zdanie nie ma znaczenia, co negatywnie wpływa na jego pewność siebie. Błąd jedenasty. Niepoświęcanie dziecku czasu, nieangażowanie się w jego życie szkolne, zainteresowania czy problemy sprawia, że czuje się ono nieważne. Brak uwagi ze strony rodziców może prowadzić do obniżenia samooceny i poszukiwania akceptacji w niewłaściwych miejscach. Błąd dwunasty. Narzucanie dziecku swoich niespełnionych marzeń i oczekiwanie, że będzie realizować cele rodziców, może być dla niego obciążające. Dziecko może czuć, że jego własne pragnienia i zainteresowania nie są ważne, co podkopuje jego mniemanie o sobie oraz utrudnia rozpoznawanie własnych wartości i potrzeb. Błąd 13. Nieprzyznawanie się do własnych błędów i obarczanie dziecka winą za problemy w rodzinie może prowadzić do poczucia niższości. Dziecko może czuć się odpowiedzialne za rzeczy, na które nie ma wpływu. Błąd czternasty: brak poszanowania dla prywatności dziecka, np. poprzez usunięcie drzwi do jego pokoju, czy czytanie korespondencji bez zgody, narusza jego poczucie bezpieczeństwa i autonomii. Dziecko może czuć się niegodne dobrego traktowania z szacunkiem, a przez to gorsze. Błąd piętnasty Rodzice, którzy sami nie przepracowali swoich problemów i mają niską samoocenę, stosując agresję czy manipulacje albo destrukcyjne sposoby radzenia sobie z emocjami, przekazują te wzorce swoim dzieciom. Dzieci uczą się poprzez obserwację i mogą powielać negatywne zachowania, co wpływa na ich własną samoocenę. Jak widzicie na ekranie temat został omówiony dość obszernie. Spis treści zawiera bowiem takie rozdziały jak kwestia alienacji rodzicielskiej, jak kwestia troski o dobro dziecko wtedy, kiedy następuje rozwód. Zawarte są w audiobooki także różne pomysły na takie zabawy, czy też ćwiczenia z dzieckiem, które mogłyby wzmacniać jego samoocenę. Wyjaśnione są kwestie tego typu, no jaki wpływ na samoocenę dziecka mają jego rówieśnicy, media, internet, jakaś presja społeczna. No i w jaki sposób rodzic może zatroszczyć się o to, aby ewentualne negatywne wpływy nie odbijały się na samoocenie dziecka. Zachęcam was do odwiedzenia strony internetowej, którą widzicie na ekranie. Można tam nabyć ten audiobook. Myślę, że może okazać się bardzo użyteczny i pomocny. Dziękuję Wam za uwagę, mówił dla Was Rafał Olszak, czyli Wasz psycholog, ale przede wszystkim swój chłop, prosty.